Witam Was serdecznie w nowym odcinku Na Szpakowie. Jest to seria od biedaka do milionera. Pierwsza taka. Jak widzicie, nie jesteśmy za bardzo tutaj bogaci. Mamy co prawda trochę sprzętu. Myślę, że taką serię też tutaj chciałbym z Wami nagrać. Zobaczymy, jak to się tutaj będzie nam prezentować. Jakieś tam kurki są. O, to okno sobie otworzymy nawet. Chciałem tu zamknąć. No nic, nieważne. Wyjdźmy sobie. Tak, pierwszy co, taki odcinek pierwszy to będzie oprowadzenie. Tak, tu mamy kurki. Oczywiście silos, wychodek. ule, które są, kiszonka, mamy rozrzutnik obornika, wiatka na kombajn, czy też na palety, na bale, traktor, Ursus, trochę w krzakach stanąłem, 904, kosiarka, 360 Ursusik, dwie przyczepki, oczywiście mamy tutaj też do siania. Mamy sąsiada, tylko ten sąsiad to chyba jest nasz sąsiad, albo i nie wiem, chyba nie nasz, to jakieś psy są, dobra, spadamy stąd, to oni nas pogryzą. Tak, gdzie mamy taki przestrzał z sąsiadem, butla na gaz, oczywiście, zwykłe puste, garaże. Puste, tutaj garaże 3, oczywiście tutaj będzie na kombajn też, mamy tutaj stację tankowania. Taki to będzie odcinek zapowiedzią naszej serii. Oczywiście jak to na biedaka przestało, szklarnie, w których myślę, że będzie może tylko woda będzie potrzebna. No to okej, w tym odcinku pewnie myślę, że może tu są pomidory, więc ustawmy sobie pomidory. Jak to jest? Czekajcie. Aha, bo tu się przełączamy między jednym a drugim, dobra. Aha, bo tu jest to, czyli włącz. Okej. Cholera, przeskoczyłem. Niechcący. Tu mamy oczywiście krówki i też garaże. A tutaj sałata jest. W takim razie włączmy sałatę. No i co? No i tak jak już opowiedziałem, i oczywiście podwórko jakieś tam pierdoły, rowerek. W tym odcinku będzie trzeba zakupić tutaj do wody, tylko gdzie my to mamy, bo studnia jest, gdzieś on, tu jest studnia. Oczywiście, tylko my w tym odcinku będziemy kupowali beczułkę do wody. 7300 zakupmy taką nową i oczywiście pierwsze co ławeczka, oczywiście tam też jest do posiedzenia. Myślę, że dzisiaj 30 polecimy. Jest to w pełni grywalna gospodarka. I oczywiście tak, no zapomniałem Wam powiedzieć. Dwa pola, które tutaj mamy trawę i tutaj mamy marchew. Aczkolwiek nie wiem, czy to marchew też nie będziemy przeorywać. Bo nam raczej ona chyba nie będzie potrzebna. Dobra,
Mamy krówkę. Czy tutaj coś się da z tym zrobić? Nie, to jest tylko statyczny budynek postawiony. Dobra, nie ma czasu, trzeba lecieć, bo musimy mieć... jeszcze nawet nie wiem, czy ja kredyt mam tutaj wzięty. Chyba nie. O, już leci do sklepu, żytek, jak widzicie. Ten to jest agent. Tutaj mamy też jakąś... jest to bardzo dobra, fajna mapa od Riota. A więc... duży potencjał ta mapa, tu można naprawdę bardzo, bardzo dużo gospodarek budować. Tak naprawdę jaką tylko się chce, o jakiejkolwiek powierzchni, wszystko można tak naprawdę zrobić. Dobra, my tu dzisiaj sobie... tak jak już widzicie, są kupione nasze silosy. A czy silosy, nie silosy, tylko nasiona wraz z nawozami, ponieważ przed odcinkiem pierwszym przygotowałem po prostu sobie wszystkie niezbędne rzeczy, które będą nam potrzebne do uprawy. Wiadomo, to jest gospodarstwo pszczelarza na małe maszyny i średnie. Tak, będę chciał, aby to właśnie było gospodarstwo. Mamy sierpień, więc w sierpniu, no co, dużo się nie zrobi. Myślę, żeby może spróbować. Bo my nawet jeszcze nie mamy, nie mamy kultywatora, żeby to. Idziemy sobie tędy. Oczywiście mamy tutaj dwa wjazdy, bo mamy główny, mamy boczny taki i mamy ten trzeci tam z tyłu. Dobra. Dobra, chyba nie zahacza. Tak, oczywiście jak widzicie, studzienka jest płatna, no ale coś za coś. I właśnie, sprawdźmy sobie tabelę. Nie tabelę. Dobra, sierpień, co my tu możemy? Rzepak, no nie pasuje nam za bardzo rzepak. To pola, no to też nie mamy za bardzo jak grzyb. O, a nie, też nie możemy. Koniczynę, to też nie, lucerna, trawę. Od września dopiero możemy przyjąć jęczmień. To w takim razie tu niech się nam napełnia. My sobie musimy kupić kultywator, bo to trzeba będzie wszystko skultywatorować. Oczywiście kupujemy sobie taki, ile on ma, 2,1, 2,5, 3 metrowy. Z bronami posiewną. Oponki też sobie dorzucimy. Kupujemy. Napełnione? Napełnione. I teraz tak. Ja tutaj wiem, że odjechanie. Chyba będzie dobrze, jak tak podjadę. Ok. W takim razie napełniamy. I tutaj nam już niech sałata się produkuje, tak? Dobra, jak się nam to napełnia. Jednocześnie uzupełnia. Może sprawdźmy, jak tam nasze produkty. Tu mamy wodę i tu mamy też wodę. Wszędzie pełno, po 5000, w takim razie sałata i pomidory nam się robią. Napełnimy sobie jeszcze, żeby była już pełna. I tak, z pól, co my tutaj mamy na polach, już wam pokazuję.
Mamy 40, która jest chyba. Tak, gotowa do zbioru. Moi drodzy, jest to żyto. Tak jest. Dobra. Odstawimy sobie beczułkę. Bo nie będziemy tak. Myślę, że marchewka nam nie jest potrzebna. Więc sobie tutaj w tym odcinku pobawimy się. To znaczy pobawimy się. No pierwsze tutaj pszenicę trzeba zasiać, bo ziarno dla kur nie ma. I mamy co prawda trochę belek i ksionki bodajże. Więc trzeba będzie troszeczkę się tutaj. Pierwszy sezon, wiadomo, pierwsze te przygotowane odcinki takie nie będą. To będzie taki luźny trip. Później już myślę tam od piątego myślę odcinka. Raczej będę już miał tak wszystko podgotowe na odcinki. Żeby tutaj sobie to wszystko wam ładnie prezentować. Więc sobie jedziemy po te brony nasze, które już powinny nam się ukazać. Oczywiście, ukazują się nam. Jak je podniosło. Uniosły się. Jakiś mały bug wystąpił. No i będzie trzeba, myślę, nie wiem, taki pierwszy odcinek reprezentacyjny mojej gospodarki. Więc w dzisiejszym odcinku po prostu myślę, że sobie ogarniemy tylko marchewkę. Po prostu ją zaoramy. To nie jest nam do niczego potrzebne, raczej z tego może w przyszłości, może gdzieś tam w przyszłości będziemy na większej gospodarce, może jakąś tam produkcję otworzymy. Zobaczymy. Na razie nie jest mi to potrzebne. A więc tutaj dużo mówić. Jedziemy sobie. Aha. Dobra. Są brony, zapomniałem. Nie to kupiłem co trzeba, jak zwykle. Oczywiście. Zamiast kultywator to ja brony kupiłem. No, piękny jestem. Jestem piękny, prosto. Czekajcie, tu jest jakiś jest. Okej, okay, dobra, kupmy nowy, bo używany będzie jak użyjemy. No, pomyłka się zdarza, no niestety. Najważniejsze, że przy okazji i tak brony by trzeba było kupić. Więc już jakby nie patrzę, one są. Jedziemy sobie jeszcze raz. I po prostu śmigamy. Bo myślę, że takie 15-20 minutowe odcinki. Ten pierwszy to będzie krótki, bo raczej nie chcę też was zanudzać. Sami wiecie, że pierwszy odcinek jest tylko taki zapoznawczy, żeby zaprezentować gospodarkę i wam tutaj pokazać pierwszą pracę polową, aczkolwiek to nie będzie praca polowa, tylko właśnie praca, że tak powiem, no nie, to będzie praca polowa. No i sobie znowu wracamy i myślę, że też taki odcineczek po sobie zakończymy w miejscu miejscu właśnie tamtej marki. 15 minut taki odcinek, jakie będą przyszły, na pewno będzie trzeba w drugim odcinku będziemy musieli robić koszenie, zbiory, czyli żniwa. Zobaczymy, czy wynajmę sprzęt, czy może gdzieś tu od jakiegoś
sąsiada, tak będzie niedrogo, kupię po prostu. Kupię właśnie. Dobra, więc ja tutaj puszczam pracownika i z wami się żegnam. Zostawcie subskrypcję, łapkę i komentarz. To będzie bardzo dla mnie pomocne. Możesz ty, chłop co wpadł. Dobra, czyli jak to się mówi, trzeba samemu tutaj to przeorać. A, bo to jest dość mocny spadek. No tak. Mogłem zauważyć. Nie zauważyć po prostu go. No dobra, w takim razie żegnam się z wami. Zostawcie suba, komentarz. Naura.